Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Jak sobie myślicie podcast, to prawdopodobnie duża część z was kiedyś jakiegoś podcastu słuchała i pewnie sobie to kojarzycie z na przykład wywiadami z jakimiś ciekawymi osobami, żeby się dowiedzieć coś, czego prawdopodobnie byś nigdy nie usłyszał. Na przykład w kręgu znajomych nie masz kogoś, kto pracuje w danej dziedzinie lub coś takiego, lub masz jakichś ekspertów od różnych rzeczy, żeby troszeczkę zmądrzeć, lub masz też podcasty youtuberów, gdzie po prostu gadają o YouTubie, o tym, co się dzieje, dramkach i tak dalej. Ale dzisiaj sobie obgadamy podcast, który nie zalicza się pod ani jedno, ani drugie, ani trzecie, po prostu się nawet nie zalicza pod żadne podcasty, bo jest to wyjątkowy w negatywnym sensie podcast, bo jest to podcast z osobą... Fagatom. Tylko chyba tyle muszę powiedzieć. Ważny komunikat. Udało mi się wam załatwić minus 30% zniżki na GBS i to aż do końca tego miesiąca. Czyli jakieś parę godzin, bo jest koniec miesiąca. Zapytacie, dlaczego taka zniżka? Bo jest Dzień Zebry. Dosłownie 31 stycznia to Dzień Zebry i z tej okazji GBS postanowił dać rzadkie 30% zniżki z kodem na ekranie. Dodatkowo zostało parę puszek zebrowej czekolady, więc jeżeli jeszcze nie próbowałeś, to może być twoja ostatnia szansa. Lub jeżeli już kupiłeś i oczywiście ci posmakowało, bo sam wybierałem, a mam kubki smakowe dobrze wypracowane, to wbijaj na GBS, korzystaj z 30% zniżki i kup sobie jakąś kawę z 5 razy więcej kofeiny oraz uzupełnij zapasy czekolady zebrowej. GBS to piękna firma, z którą współpracuję już lata, nie bez powodu. Wbijaj na gbs.pl, sprawdź jaki wielki wybór smaków mają, jeżeli chodzi o kawy rozpuszczalne. Ja kawę GBS piję codziennie, dlatego ta współpraca dla mnie jest taka naturalna. Smak brownie lub krówkę polecam jako pierwsze, jeżeli jeszcze nie próbowałeś kawy od GBS, a nie wiecie jaki smak wybrać, korzystajcie z 30% zniżki do końca dzisiejszego dnia na stronie gbs.pl, oczywiście używając mojego kodu na ekranie. Tak specjalnie dla was przesłuchałem godzinę ponad, bo godzina 40 minut, czyli niecałe 2 godziny, wywiadu z Fagatą, bo chciałem zobaczyć, czy tam będzie coś do pogadania, czy jest trochę heheszków, no i w końcu stwierdziłem, że w sumie to fajnie, w sensie fajnie było to za mnie obejrzeć, bo jest dużo takich wątków, nawet mnie w pewnym momencie zaczepia, że możemy się wspólnie pośmiać. Tylko, że tak szczerze spodziewałem się, że to będzie podcast, który będę musiał skipować, dlatego nawet nie robiłem żadnych notatek, więc w sumie to drugi raz będę musiał oglądać prawie dwugodzinny podcast z Fagatą, więc super. Zostawcie lajka za moje męki, zostawcie subskrypcję, bo na 2 miliony subów typowy Trap V2. Teraz ludzie dadzą on suba, bo nie chcą tego zobaczyć, wiem, ja też nie. No i oglądamy podcast u żurnalisty z Fagatą. Taki bym powiedziała na średnim poziomie, jest taki normalny, że nigdy nam niczego nie brakowało, ale też, nie wiem, jak chciałam nowy telefon, to musiałam sobie na niego zasłużyć albo zapracować. A to nie jest normalne? W sensie, no wiesz, jak na przykład masz słabe wyniki w szkole, słabo się zachowujesz do rodziców, to nie dostaniesz wymarzonego prezentu, tylko musisz jakoś na to zasłużyć. To bym powiedział, że chyba to dobre, jeżeli chodzi o wychowanie, no chyba, że jestem w błędzie też. Że wiesz, że źle mnie wychowali, ale zobacz, moją siostrę też wychowywali moi rodzice, a moja siostra nawet nie przeklina. Moja siostra nawet nie pije gazowanego. No dobra. A, nie pijesz gazowanego? A, to jesteś dobrym człowiekiem, dobrze cię wychowali. Jesteś bardzo spokojny, ułożony. Jest tak jakby mówić, że się jest inteligentnym, dlatego że się jakieś szopki robiło w szkole. Którą to ja od zawsze lubiłam tworzyć jakieś plastyczne rzeczy, ale też zawsze... Miałam z tyłu głowy, że kurde, no trzeba godnie żyć na jakimś poziomie. No i na pewno więcej pieniędzy bym zarobiła z bycia architektem niż na przykład na krupówkach malowania portretów, no nie? Teraz ci Fagato, która tutaj zgrywa bardzo inteligentną i tak dalej w dalszej części podcastu, wytłumaczy, co oznacza żyć godnie. To żyć zgodnie z własnym sumieniem, z własnymi poglądami, mieć honor w każdej sytuacji, zachowywać się poprawnie, nie krzywdząc nikogo i trzymając się własnych, pozytywnych zasad. Wydaje mi się, że taki pan na krupówkach o wiele bardziej godnie żyje niż ty. Mama płakała wtedy do słuchawki mi, bo to było dla niej mega ważne. Ona w ogóle i tak jakby miała na mnie inny pomysł, ona chyba chciała, żebym była prawnikiem, już teraz nie pamiętam. A ja bardziej byłam tylko, nie no, architektura. I tak jakby nie zrobiłam tego, co ona chciała. I potem jeszcze rzuciłam te studia. Przez dużą część początku tego podcastu po prostu mówi, jak to bardzo jej mama ją źle nie wychowała i to wszystko przez mamę ogólnie. Jedzenia też nie lubi przez mamę i tam różne inne rzeczy. Wiesz, moja siostra chodziła na gry na gitarze, na śpiewanie, ja chodziłam na taniec, na rysunek, na malowanie, jakby wszystko, no nie? No to fajnie, czyli rodzice chcieli cię rozwijać w tam różnych kierunkach i tak dalej, bardzo, bardzo fajnie z ich strony, jakby troszczyli się o swoje dzieci. To może zabrzmieć trochę jakbym miała wyjebanego, ale uważam, że jestem dużo ciekawsza niż jakieś takie popularne family friendly postacie i że można by to było przekuć w coś bardziej, nawet nie chodzi o pieniądze, ale takiego kontentowego, no nie? Że na przykład ja na miejscu jakiejś
na przykład telewizji, to bym mi dała jakiś show. No ma rację, ma rację. Ja już drugi raz podcast o niej słucham, taka jest bardzo interesująca i ciekawa. Tu nie zostawiam ciebie w ogóle jak kategorii tego, że ty robisz content dla dzieci. Wydaje mi się, że to jest zarzut do ciebie, który jest kompletnie nietrafiony. Można mieć do ciebie milion różnych zarzutów, tak, ale nie ten. Ludzie też argumentują to tak, że wywodzę się z TeamUX. No dobra, ale to było ile? Z 5 lat temu? To na... No nie, content dla dzieci nie robi, ale na przykład produkty dla dzieci typu płatki śniadaniowe robiła, makijaże też dla dzieci, dlatego też miała fanbase dzieci. Trzymam kciuki, że już się wyfiltrowały i te dzieci nagle zmądrzały i na przykład stwierdziły, oj, ona zaczęła robić rzeczy, które nie powinnam oglądać, ale szczerze wątpię. Gdyby nie ta cała afera i głosówki Maszy, myślisz, że miałabyś OnlyFans? Myślę, że nie. I to jest smutne? Bo to jest smutne, nie? Bo to chyba tak możemy do tego podejść, że to jest piekielnie i to piekielnie smutne. No jest to smutne. Jest to smutne, czyli trochę bierze to, że otworzyła tą niebieską stronę jako taka porażka, jeszcze przegrana z Maszą. Mega ciekawe akurat, nie sądziłem, że tak jest. Zwłaszcza, że gdy rozmawiam z jakimiś ludźmi z zagranicy, bo ja dużo kontaktów utrzymuję, czy z jakimiś zagranicznymi raperami, czy z influencerami, czy po prostu z ludźmi, których poznałam będąc za granicą, no to oni nie rozumieją, czemu cała nagonka była na mnie, a nie na osobę, która złamała prawo, wiesz, wypuszczając prywatne rozmowy. Dlatego, że okej, złamała prawo, a dla dobra ludu. Że pokazała te prywatne rozmowy, które pokazały twoje prawdziwe intencje i to, jaką jesteś osobą. To jest ciekawe ogólnie, że ona tak patrzy na tą sytuację z Maszą, że Masza bardzo źle robi, koniec, kropka. W momencie, gdy w dalszej części podcastu sama poniekąd robi to, co Masza, ale do tego też przejdziemy. No ja teraz nawet mam duży plan, jeżeli chodzi o zagraniczną karierę, ale nie chcę więcej zdradzać, ale będziemy też głośno za granicą, więc... Widzę, że ona to już ma odklejki jak Amadeusz Ferrari, aczkolwiek to może się źle zdarzyć. Kto wie, może ona będzie, nie wiem, na filmikach Mr. Beasta za rok, kto wie. Na przykład, wiesz, wysyłają codziennie mojej mamie te zdjęcia albo... Mój tata w ogóle nie ma Instagrama, to znaleźli jego maila i wysyłałem mu maile. Ale fagato, w sumie czego się spodziewałaś? Nie, ja tego nie rozumiem, że ona jest zdziwiona takimi rzeczami, jak na przykład to, że ludzie szukają rodziców fagaty, żeby jej im wysyłać zdjęcia, bo haha, mega beka. Nie mówię, że to popieram, ale to raczej było logiczne, że to się wiąże z tym, że ona nagle ogłasza, że ma niebieską stronę i tak dalej. Ja jestem trochę jak trufle. Wiesz, że albo się mnie kocha, albo nienawidzi. Nie ma kogoś takiego, kto powie w restauracji, a trufle dobra może być, tylko albo lubisz trufle, albo nie. Ale też trufle są dość drogie, więc nie każdego na nie stać. Mi trochę obojętne są trufle i wydaje mi się, że wielu osobom też obojętna jest fagata w internecie. Miałam kiedyś taką osobę, z którą współpracowałam, która mi mówiła, że no jak nie przedłuży ze mną umowy, to ja pójdę do Maszy i z nią będę współpracować i powiem wszystko o tobie, jakieś twoje sekrety. Kto to był? Nie mogę powiedzieć. To nie jest osoba, to strasznie nie jest osoba publiczna, ale bardzo dużo osób tak robi, że wiesz, że nie wiem... Kończy się relacja ze mną, no to jestem szantażowana, że dobra, to pójdę teraz do niej. Nie wiem, ja nie wiem, z jakimi ludźmi ona się otacza, ale skoro jacyś znajomi kończą z nią znajomość i szantażują, że pójdą do Maszy, no to fajne, fajni znajomi. Ale w sumie, jeżeli ona takie osoby przyciąga swoją osobą, no to się nie ma co dziwić, że na przykład, nie wiem, co chwilę ona narzeka, że oj, trafiłam na złego chłopaka. No bo sama do sobie śpiewasz, że chcesz takich patusów i w ogóle. Aczkolwiek jej obecny chłopak wydaje się na normalnego, porządnego gościa. O dziwo. Spotykałaś się z Zebo? Nie. A Zebo jest w tobie nadal zakochany, czy już mu minęło? Żurnalista, co ty gadasz w ogóle, człowieku? Trochę ja w szoku jestem, w sensie drugi raz to oglądam, ale i tak zapomniałem, że tak się zaczął mój temat. Nie, no to było takie żartobliwe, że jest we mnie zakochany, ale lubi o mnie gadać, albo bardziej lubi zasięgi, które są jak o mnie gada. Lubię w sumie gadać pod takim względem, że niektóre rzeczy, które komentuję, to muszę na siłę jakoś się znaleźć, żeby coś jakoś pokrytykować, pośmieszkować, a ona jak robi takie głupoty, to aż no, samo na język przychodzi niektóra krytyka. Dlatego na pewno filmy o fagacie się łatwo nagrywa, a czy lubię zasięgi, które za tym idą? Nie wiem, chyba są podobne z tego, co kojarzę. Aczkolwiek wiadomo, że się zdarza tak, że fagata zrobi coś na tyle kontrowersyjnego, że pół internetu o tym gada, dlatego naturalnie, jak się będzie o tym nagrywało, to będą większe zasięgi. Ja, wiesz co, mam taką przyjaciółkę, która kompletnie nie siedzi w internecie. Ona... To fajnie. To już brzmi jak coś pozytywnego, w sensie jakaś normalna koleżanka. Oszczędza tylko pieniądze i wyjeżdża za granicę i mega się interesuje, wiesz, na przykład modą, a totalnie nie zna tych ludzi. Na przykład raz ją zabrałam na konferencję, to ona nie miała pojęcia, kto ją otacza i to tak serio ona nie wie. No to na przykład raz puściłam Zebo, jak coś tam jedliśmy, no to... O, smacznego w sumie, jeżeli też teraz jesz, bo zgaduję, że też będziesz oglądać.
I tak ona, wiesz, z ciekawości, dobra, to włącz jeszcze ten odcinek. I ona po obejrzeniu kilku odcinków mówi, aha, czyli to jest gość, który nie jest jakby obiektywny do końca, tylko... Wow, nie mówię newsów, tylko swoją opinię. Jak to możliwe, że nie będę do końca obiektywny? Wow! Wybiera sobie jakieś osoby, które są gdzieś tam słabe w internecie, na słabej pozycji i je ciśnie, że on ma kilka osób wybranych, o których od kilku lat nagrywa filmiki. To nie tak, że po prostu kilka osób w internecie robi jakieś głupie rzeczy kontrowersyjne i dlatego o nich gadam? No ciekawe, robię też filmy o osobach, które mają mega dobry PR i same pozytywy, jak na przykład Gen Z, i też w jakiś sposób krytykuje ich na przykład piosenki. Więc nie wiem, nie jest to argument. No bo od kilka lat kilka osób jest popularnych po prostu. Ale nie, no, no nie nagrywa, nie ciśnie tak bardzo jak na przykład mnie, nie ciśnie tak bardzo innej osoby, która też zrobi coś źle. Bo jest na przykład zrobić coś raz źle lub zrobić coś małego źle i mogę powiedzieć, ej, źle zrobiłeś, albo możesz być osobą, która co chwilę robi coś źle, więc wiadomo, że będę inaczej do takiego czegoś podchodzić. To jest chyba logiczne. Poczekajcie, teraz będę obiektywny i powiem, że wow, Fagata, gratulacje, to tylko oznacza, że przyznajesz się do tego, że robisz złe rzeczy. On mówi, a dobra, może wierzę w to, że mu się tak zdarzyło. A on ma tak, że kogoś sobie wybiera i tak mega mocno tą osobę ciśnie. O to, co mówiłem, bo na przykład jak, nie wiem, Freeze pofarbuje chmurkę, czyli zrobi jakiś zły ruch, to powiem, oj, no, zdarzyło mu się, zrobił debilną rzecz, prawdopodobnie teraz będzie trzymał rękę na pulsie i nie będzie takich złych rzeczy już robił. A mogą być osoby, które co tydzień robią coś źle i mówię, oj, Fagata znów to zrobiła. Już straciłem nadzieję, już nie będzie osobą, która lata do Kenii pomagać biednym dzieciom czy coś, nie? Aczkolwiek tak teraz o tym myśląc, to też nie zawsze oznacza, że ktoś robi same dobre rzeczy. Ja często słucham sobie jego rzeczy ze względu uważam, na to, że... Głupi. Dobra, i tutaj się zaczyna komedia, bo to akurat świetnie pamiętam, to już powodowało, że tak stwierdziłem, dobra, muszę o tym nagrać. Bo zgadnijcie, dlaczego ze względu, na przykład, na jaki jest przykład tego, że jestem głupi? W sensie generalnie, na przykład, nie wiem, po tym jak mówi o jakichś piosenkach, na przykład, nie wiem, oceniał piosenkę Marcysi i ona tam mówi szklanki. No kurwa, szklanki to są buty do tańczenia na rurze, a on myślał, że chodzi o szklankę taką do picia wody. Tak. O Jezus. Słuchaj, Fagato, powiem ci tak. Ani nie byłem w tych tam, gdzie tańczą i tak dalej. Pewnie nawet jak tam się chodzi, to by się o tym nie wiedziało. Ani na przykład nie tańczę na rurze. Nie jest to jakieś moje hobby, które robię w wolnym czasie, więc nie miałem prawa lub nie miałem okazji, żeby się dowiedzieć, że na takie buty do tańczenia na rurze mówi się szklanki. Ale idąc twoim tokiem myślenia, no to Fagato, teraz mi odpowiedz, co to jest koks jabłko. No, cwaniaku. To jest takie jabłko w Minecrafcie, które się używało na hardkorach na przykład, żeby nie ginąć podczas walki. To było takie wow, mega fajne, fajny item. Więc teraz jak powinienem cię nazwać? No nieładnie i przykro by ci było. Ja tak cię nie nazwę. Będę miły. Widzisz? Patrz, jaki obiektywny jestem. I on totalnie jakby... Ja na przykład, wiesz, już jestem dwie myśli do przodu, że już coś interpretuję, a on jak w taki głupi sposób... Trochę ma taką mentalność dzieciaka i może dlatego lubią go dzieci. Czy mnie oglądają dzieci? Nie wiem, pewnie jakaś część tak. Pewnie też jakaś część dorosłych, pewnie część jakaś nastolatków. Mógłbym tutaj, nie wiem, statystyki pokazać, że patrzcie, przecież 18-24 mnie oglądają, ale każdy wie o tym, że tam fake wiek się robi, jak się zakłada konto. Ale nie wiem, tak szczerze, nie jestem w stanie tak realnie oszacować, czy mnie dzieci oglądają, czy nie, ale co to zmienia? Twój target to są jakieś zdesperowani faceci, którzy, nie wiem, są takimi przegrywami, że jeszcze płacą, żeby zobaczyć ciebie bardziej, że tak to powiem. To zdecydowanie fajnie, już wolę dzieci. To jest bardzo, może to być bardzo, bardzo trafne. No. Aż mnie to zaczęło ciekawić, bo wiadomo, że komentarze raczej będą zdominowane przez osoby młodsze, bo prędzej osoba młodsza napisze komentarz i to u każdego w sumie widać, ale na przykład na Twitterze częściej mam normalne konwersacje z osobami po profilówkach, na przykład oceniam, że starszymi, więc napiszcie komentarz, jaki macie wiek. Ciekawi mnie to. Wiadomo, że jakbym mordę pokazywał i was widział w prawdziwym życiu, to bym prędzej mógł ocenić, tak to w sumie nie wiem. Żabson. Co z nim? O kurde. No to jest ciężki orzech do zgryzienia, bo ostatnio rozmawiałam na terapii z moim terapeutą o tym, czy napisać do jego dziewczyny i wiesz, powysyłać wszystko to, co mam. Ale on powiedział, żebym tego nie robiła. Tego zamiast prywatnie do niej napisać i wysłać, to o tym mówię, że mam jakieś rzeczy na podcaście i setki tysięcy osób to zobaczy i tym bardziej do niej to dotrze. Więc nie wiem, czy chcę tutaj tak dokładnie wchodzić w szczegóły. A dlaczego ci powiedział, żebyś tego nie robiła? No bo powiedział, że to pewnie niczego nie zmieni, bo pewnie ona jest świadoma.
A mogłoby doprowadzić do jakiejś tragedii. I tak naprawdę sobie nie zdajemy sprawy. Może ona jakby to zobaczyła, to nie wiem, zrobiłaby sobie albo jemu krzywdę. Aha, ale jak teraz wszyscy jej bliscy na przykład będą pisać, że ej, o co chodzi z tym Żabsonem? On cię zdradzał czy coś? Jej mama, jej tata i nie tylko. Dobrze wiesz, jak internet działa, to na pewno nikt nikomu nie zrobi krzywdę. To prędzej by nie zrobił, jakbyś wysłała prywatnie. I o to mi chodzi. To jest właśnie cała fagata. Ale on tam nawinął o mnie i nawet poszedł do moich znajomych. Cześć, jakie chamstwo. I się pochwalił tym, że nawinął o mnie. Wiedział, żeby to do mnie dotarło. I ja, nie wiem, miesiąc przed wypuszczeniem tej piosenki, to ja już wiedziałam, że to będzie ta piosenka i że będzie o mnie. Tam coś. Więc po prostu ja się odwdzięczyłam. Po roku chyba i w sumie nikt nie ogarnął, że ta piosenka jest o tobie. Jesteś jedyną osobą, która co chwilę się chwali, że no, zrobiłam dissa na Żabsona, no Żabson to w ogóle taki i taki jest. Też jak jeszcze tego dissa nie zrobiłaś, to znów się każdemu chwaliłaś, że coś między tobą a nim było. Przyszłam do niego na urodziny, dałam mu ten prezent, zaczęliśmy się całować, już była akcja. I on nagle mówi, stop, muszę coś powiedzieć, bo to mi na sumieniu ciąży, no nie? Ona tutaj oczywiście rozmawia o tym, jak wyglądała jej relacja z Żabsonem, że tam tylko byli FWB tak zwane. A ja myślałam, że on mi powie, że mnie kocha, bo naprawdę to wszystko szło w taką stronę, że jakby z jego strony było bardziej. On na przykład się do mnie spinał, że mu nie odpisuje. Wiesz, takie jakby no... Ja byłam trochę fakierką w tej relacji. No i wiesz, ja siedzę na nim w samym staniku i mówię, o co chodzi, no nie? A on do mnie mówi... No bo ja mam dziewczynę od jakiegoś czasu i chcę ją pokazać w internecie. Tutaj, jak się domyślam, fagata nawiązuje do tego, że to właśnie ta Lila jest cała, czyli jego najnowsza dziewczyna. Ale możemy dalej się ruchać, tylko... nawet pamiętam, że wtedy miała być piosenka Leosi, więc pomalujesz Leosie i cię wyruchłam na zapleczu. Tylko nikomu nie mów, że się spotykamy, bo teraz to przypał. Teraz pytanie. Ona tutaj likuje bardzo prywatne sfery. To oczywiście fagata, więc prawdopodobnie nikt jej tak do końca nie zaufa, więc tyle ma szczęścia, Żabson. Ale no bez dowodów pokazuje i mówi o kimś bardzo kompromitujące rzeczy, a sama narzekała na to, że Masza też ujawniła o niej jakieś rzeczy, więc... Pytanie, czy to nie jest hipokryzja? Myśląc logiką fagaty, to w tej sytuacji każdy powinien ją oskarżać i ją cisnąć, bo to ona likuje jakieś prywatne rzeczy. Żabson na pewno sobie to wyjaśnił jakoś z Lilą lub to do niego doszło. Zgaduję, że pewnie tak. 0,3%. Mogę ci to potem pokazać, bo jest z tego dumna. Dobra. Akurat. To powyżej 220 tysięcy złotych miesięcznie? No jeszcze teraz chyba O, dzisiaj jest równo miesiąc, jak mam OnlyFans. Więc wiadomo, że ten pierwszy miesiąc jest dobry i tak było to więcej pieniędzy. Dużo, dużo pieniędzy, naprawdę dużo pieniędzy, ale trochę się nie dziwię, że tyle ludzi było zaciekawionych. Mam tylko nadzieję, że to będzie tendencja spadkowa, no bo biorąc pod uwagę, że okej, jest się ciekawym, okej, się zobaczy, to chyba już się nie płaci dalej, nie? Nie wiem, wierzę w tych ludzi, że się nawrócą, wierzę w nich. Więc trochę rozumiem tamtą fagatę, że jak wiesz, jak zobaczyłam, że mogę dostać parę tysięcy za jakąś reklamę, nawet produktu, którego nie używam, no to jest to dla mnie zrozumiałe, dlatego ja też tak nie oceniam innych influencerów, bo nie wiem, jak wygląda ich sytuacja aktualna. Też uważam, że każdy ma swój umysł, na przykład, no nie wiem, ja nie wydaję pieniędzy na jakąś głupotę, bo ktoś ją zareklamuje, tylko też sama jakby najpierw sprawdzam, czy jest mi to potrzebne, wiesz, sprawdzam, czy to nie jest właśnie jakiś scam, no też się nie daje sama nabrać, no nie? Ona mówiła, że to ja jestem głupi. Ona tu podsumowała, że w sumie nie ocenia influencerów, którzy reklamują scam, bo to chodzi o scam, że ona tam żałuje, że jakieś niedziałające słuchawki i tak dalej reklamowała. Ale rozumie ludzi, którzy to reklamują, bo mogą mieć cięższą sytuację w życiu? Co? I w ogóle zrzuca winę na konsumentów, czyli was, widzów, że zaufaliście jakiemuś influencerowi, że to, co reklamuje, to będzie działać? Naprawdę? To jest wiadomo, że tacy ludzie, którzy na przykład kupią coś, bo poleci X influencer, nie są głupi. Bo jak oni mają sprawdzać, coś działa, skoro to jest nowy produkt, reklamuje to jakiś influencer, to dla nich to, że reklamuje to jakiś influencer, to już jest wyznacznik takiej legitności, że okej, on to reklamuje, prawdopodobnie to sprawdził w takim razie. Przynajmniej tak kiedyś było. Niestety lub stety w sumie to się trochę zmieniło właśnie przez to, że takie osoby jak fagata były. Czyli influencerzy, którzy mieli ciężej po prostu, ale ona i tak ich rozumie, no bo jak to zarobić tak, nie wiem, 10 tysięcy złotych w miesiącu, a nie 20, skoro może sobie zarobić 10 i szybko zareklamować jakieś słuchawki. Za coś oddajesz ten procent tym ludziom, no nie? To jakby, jakbym se chciała sama działać, no to...
nie miałabym na przykład czasu na sprawdzenie tego, ale to są ludzie, którym ja za to płacę, żeby sprawdzali mi te współpracę, żeby... No tak, bo Fagata to jest Freezem i Versov, którzy mają milion tych pracowników pod sobą, milion influencerów, którym muszą pomagać i tak dalej, rozwijać kariery, jakieś biznesy i tak dalej, więc ona by nie miała czasu, żeby na przykład słuchawki, które ma za miesiąc reklamować, żeby jej przesłali i żeby sobie potestowała parę tygodni. Potrafię wymyślić sobie jakiś inny plan i ja zawsze mam jakiś taki plan awaryjny, no nie? Że nawet teraz w głowie, jak nie wiem, nagle tutaj przestałabym być popularna czy coś, to mam inne plany awaryjne w głowie. Jakie masz plany awaryjne? Nie chcę tutaj mówić, bo jeszcze ludzie mi je zniszczą. To, że ona ma plany awaryjne, to dobrze wiemy. Ale to już koniec tego całego podcastu. Drugi raz go przysłałem specjalnie dla was. Nie ma za co, stawcie przynajmniej lajka, subskrypcję czy coś. Ja się z wami żegnam, zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądajcie do końca. Widzimy się jutro i na razie, miłego dnia.